minioną niedzielę w parafii świętej Rozalii w Harwood Heights odbyły się doroczne dożynki, których organizatorem był Związek Klubów Polskich. O szczegółach Piotr Orłowski. Ponowne zorganizowanie uroczystości dożynkowych po rocznej przerwie, tak aby tradycji stało się zadość. Kieruję do Państwa szczególne podziękowania za aktywność Waszą i działanie na rzecz krzewienia polskiej kultury, spuścizny oraz kultury ludowej w środowisku naszej Polonii amerykańskiej. Ogromną radością napawa fakt, że Polonia od lat gromadzi się na festiwalu dożynkowym w ogrodach Kościoła Świętej Rozalii, aby wspólnie kultywować tradycję dożynkową. Dożynki to specjalne święto, święto wdzięczności Bogu, wdzięczności ziemi, która wydaje owoce i wdzięczności ludziom, którzy ją uprawiają. W ten wyjątkowy sposób dzisiaj wszyscy razem manifestujemy swoje przywiązanie do obyczajów związanych z polską tradycją ludową, z polską wsią. Szanowni Państwo, tegoroczny festiwal jest również bardzo specjalny, gdyż jest dedykowany dwóm wielkim Polakom, kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu oraz świętemu Janowi Pawłowi II. Dzisiaj również wspominamy 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej i celebrujemy, proszę Państwa, Święto Wojska Polskiego. Ma to szczególny wymiar, gdyż w tym dniu święcimy pamięć poległych, tych, którzy walczyli o niepodległość i wolność Polski. Pamiętamy o tym, jak ważny był udział reprezentantów polskiej wsi w tych walkach. Tak, oto reprezentacyjna, orkiestra reprezentacyjna Gwardii Narodowej Stanu Illinois prezentuje się nie przez przypadek. No, dziś kilka świąt Matki Bożej Zielnej, oprócz tego Dzień Wojska Polskiego, rocznica Bitwy Warszawskiej. No i amerykańskie wojsko włączyło się w te uroczystości, a tu pojawiamy się w Harwood Heights w parafii Świętej Rozalii, ponieważ odbywają się tu doroczne dożynki, w tym momencie koncert, który jest takim połączeniem właśnie tych naszych uroczystości wojskowych. On jest także, łączy tutaj dożynki, ale to nie tylko. No, sporo osób przyszło, są też weterani. Jest na przykład 98-letni uczestnik bitwy pod Monte Cassino, także naprawdę no, też dostojni goście. No jak zwykle rozpoczęliśmy programem patriotycznym, który przygotował nasz Teatr Ludowy Rzepicha pod dyrekcją pani Aliny Szymczyk. Przygotowali program patriotyczny poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II oraz kardynałowi Wyszyńskiemu, no bo to wkrótce już beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego jako dwóch wielkich Polaków. Następnie odbyła się oczywiście przepiękna msza święta celebrowana przez księdza Ryszarda Miłka, kapelana Związku Klubów Polskich, w asyście księdza Marka Janowskiego oraz księdza Tomasza tutejszej parafii, po czym nasza Orkiestra Gwardii Narodowej właśnie wystąpiła, rozpoczęła swój koncert hymnami polskim i amerykańskim. Następnie goście honorowi, którzy tutaj z nami są jeszcze, złożyli życzenia. No i ten przepiękny koncert, który przygotowała Orkiestra Gwardii Narodowej. Koncert wojskowych melodii, zarówno polskich, jak i amerykańskich. Także to była taka duża niespodzianka. Przygotowali także, wojsko przygotowało także
taką ściankę do wspinania się dla dzieci i młodzieży, która cieszy się ogromna atrakcja tutaj na naszym festiwalu. No, co przed nami? A przed nami właśnie chciałam powiedzieć, będzie teraz, za chwileczkę rozpocznie się program dożynkowy, czyli Teatr Ludowy Rzepicha dokona tych wszystkich obyczajów i tradycji, przedstawi to wszystko, co się działo na tradycyjnych dożynkach w Polsce. No i potem już będziemy się bawić do ciemnej nocy. Dożynki to podziękowanie za plony, no to też połączenie oczywiście z wiarą. Czym dożynki są dla amerykańskiej Polonii? No trudno mi powiedzieć dla amerykańskiej Polonii, bo ja jestem bardziej z Polski i też właściwie to chciałem właśnie usłyszeć, bo mam wrażenie, że wszyscy, którzy tutaj tęsknią za Polską, lubią kultywować polskie tradycje, oni się właśnie pojawiają na takich wydarzeniach. Ja myślę, że to jest część naszej historii, to jest część naszych korzeni i chociaż ja tego nie obchodziłam mieszkając w kraju, to jakby zbliża to nas zarówno do kościoła, jak i do kraju. Możemy pokazać młodzieży, co się działo, jak to się odbywało. Wiele innych grup etnicznych pokazuje swoje obyczaje tradycyjne dla ich krajów, dla ich kultury. I tak samo my, a że Związek Klubów Polskich jest taką organizacją, która jakby związana jest z wsią, z tymi obyczajami, więc jest to część naszej kultury i pokazujemy to. Pan jako człowiek, który służył w Polsce, także w Powstaniu Warszawskim, był też w amerykańskiej armii. Dziś Święto Wojska Polskiego. Czym dla Pana jest ten dzień? Dla mnie to jest bardzo wielki dzień. Niestety nie jestem w uniformie Armii Krajowej. Jedynie tutaj tylko mam znaczek, że jestem prezesem naszego, że tak powiem, zgrupowania, które się jest bardzo nieliczne. Ale ten dzień dla mnie to jest bardzo uroczysty, dlatego że to pierwsza rzecz jest dzień żołnierza polskiego, który jest naprawdę osłabiony na wszystkich frontach wojny na zachodzie, jak również i w kraju. Także to dzień jest bardzo wielki dla byłych żołnierzy Armii Krajowej, którą ja reprezentuję tutaj. Nie jestem w uniformie, jestem w uniformie Armii Amerykańskiej, bo mam tą czapkę z napisem Army. Także rozmawiałem z generałem, przekazałem jemu wszystkie moje po prostu tutaj uczucia patriotyczne, polskie. No i również podziękowałem mu za to, że dla nas Polaków, szczególnie po wojnie światowej, Ameryka była tak zwaną ziemią obiecaną. Także żeśmy lądowali tutaj, dla nas niektórych, który dla mnie już jest 70 lat pobytu tutaj na zachodzie, więc dla mnie to Stany Zjednoczone są drugą ojczyzną. Jestem wierny tej pierwszej nad Wisłą, także często odwiedzam kraj, jeżeli są jakieś te okoliczności, szczególnie rocznice powstania, a mieliśmy ostatnio już 77. rocznicę, także dla nas te rocznice są bardzo ważne i są i radosne, dlatego że jedziemy do naszego kraju praojców, ale również smutne, bo wspominamy te dzieje, gdzieśmy naprawdę ponieśli niesamowite straty, ale w imię niepodległej Polski. No i po naszej, że tak powiem, wielkiej bitwie II wojny światowej Solidarność była naszą córką, która doprowadziła do tej suwerennej Polski w 1989 roku. Można dziś wyśpiewać kreszki uczynki. Można dziś wyśpiewać kreszki uczynki. Ej, bo to na to szynka zwyczaj to nie lolem. Zwyczaj to nie lolem. Jedzie się pod komi, rynny skuje głowy. Jedzie się pod komi, rynny skuje Thank you.
jak to zwyczaj każe. Niesie niemia myczki, to się chory w plaży. Niesie niemia myczki, to się chory w plaży. Mój nasza starościna, dobrze nam się nosi. Dobrze nam się nosi. Do żadnej roboty nie trzeba jak prosi. Do żadnej roboty nie trzeba jak widzę, że pani się bardzo dobrze bawi. Dzień dobry. To, które to pani dożynki? O, kilka lat temu byłam, to już nie pamiętam, drugie albo trzecie, ale te są wspaniałe. Każde następne są jeszcze wspanialsze. No i jak to jest? Stany Zjednoczone, dość daleko od Polski, a jednak te tradycje. Tutaj jest tradycja, kontynuują ludzie. Bardzo pięknie to jest, że nasz fundament naszej polskości, naszych rodziców, naszych dziadków i naszych pokoleń, naród polski kontynuuje i pięknie kontynuuje. I to jest bardzo ważne. Dożynki polskie w Ameryce. Ale co jest ważne, również Święto Wojska Polskiego. Dzisiaj właśnie jesteśmy w trakcie tych dożynek polskich, w których za chwilkę wystąpi orkiestra amerykańska. Orkiestra wojskowa, która zagra polskie i amerykańskie utwory, gdzie łącząc właśnie Polskę i Amerykę. Także na szczęście możemy po tych 101 latach świętować Bitwę Warszawską wspólnie, żołnierze polscy, amerykańscy, zapominając o tych złych chwilach. Także w tej pięknej, dobrej pogodzie, w dobrej atmosferze. Już zwolnieni właściwie od COVID-u, dzisiaj świętujemy właśnie polskie tradycje w Ameryce. Piękna uroczystość dzięki zasłudze Związkowi Klubów Polskich, który pięknie tutaj od ponad 100 lat pielęgnuje właśnie polskie ludowe tradycje, to warto powiedzieć, ludowe tradycje przeniesione do Ameryki. Wiemy, że również Bitwa Warszawska w dużej części składała się z żołnierzy polskich wywodzących się ze wsi, także jest to również hołd złożonym żołnierzom polskim pochodzącym z wiejskiego pochodzenia, jak również dzisiejszym współczesnym żołnierzom, którzy dzisiaj walczą na różnych misjach, wspólnie żołnierze polscy i amerykańscy. A my świętujemy dzisiaj w pięknej atmosferze, również korzystając z pięknej pogody, ale co ważne, również spożywając polskie produkty spożywcze, polskiej ziemi, być może ziemi amerykańskiej, ale polskich rąk. Piotr Semeniuk podsumował też 4 lata swojej działalności w Chicago. Koniec 4-letniej historii, tak? Jakie to 4 lata dla konsula Piotra Semeniuka, konsula do spraw polonijnych w placówce w Chicago? No, konsul do spraw polonijnych w Chicago to jest, od razu wiedziałem, że to jest duże wyzwanie, ale powiedziałbym tak, że nie myślałem, że spotkam tu tylu wspaniałych ludzi. Także wiem, że Chicago jest inna. Do Chicago przyjeżdżałem gdzieś tam ze 30-20 lat temu i wiem, że już jest mniej polskości, które widać było wcześniej, mniej polskich sklepów, mniej polskich szyldów, mniej polskiego języka, niż patrzę na to z perspektywy iluś tam kilkudziesięciu lat. Natomiast jest cały czas są tysiące wolontariuszy, którzy myślą o Polsce i pracują dla Polski. Tak jak tutaj organizatorzy tego festiwalu dożynkowego, stowarzyszenia weterańskie, stowarzyszenia rekonstrukcji historycznej, szkoły, no i te stare polskie główne organizacje, jak tam PNA, czy Związek Zjednoczeń Rzymskokatolickie, więc dużo dobrych ludzi, których spotkałem. Także naprawdę jestem wdzięczny, że mogłem spotkać tylu ludzi, duże doświadczenie dla mnie. Myślę, że jest to również trochę Mickiewiczem, jakby mówiąc, że za daleko za krajem można poczuć to, co znaczy polskość. Tak? I także jestem wdzięczny za to, że mogłem nauczyć się patriotyzmu od Polaków w Chicago i w całym okręgu chicagowskim, bo to wiemy, że nie tylko Chicago. No, nie tylko chicagowski. Historia pracy człowieka to też jego charakter. Pan jest takim człowiekiem, który... No myślę tak u podstaw znalazł kontakt z Polonią. Są urzędnicy, którzy siedzą w urzędach. Pan wychodził do ludzi. Jaką Amerykę będzie pan wspominał? Tą polską Amerykę, nie tylko w Chicago, bo podróżował pan też po Stanach Zjednoczonych, szukając tych śladów polskości. Rzeczywiście jest tak, że ta polskość w Ameryce jest wszędzie, tak? Że nie myślałem nawet, że tak jest dużo, jak teraz ją obserwuję. Mówię szczerze, myślałem, że nie, że to się już tak społeczeństwo się amerykanizuje. Natomiast wszystko obserwuję i będę wspominał, że rzeczywiście jest tutaj dużo wspaniałych ludzi, to przede wszystkim. No i druga rzecz jest taka, że wyzwania też z Polski są duże. Ja powiem tak, że od początku, jak się, no tak zostałem pewnie wychowany, tak, żeby z ludźmi współpracować,
i pamiętam o tym, że ta Ameryka to było takie marzenie, tak? To zawsze co dziadek, ojciec potem podśpiewywał, ta, gdzie jest ta Ameryka, to słynne USA, tak? Słynne polsko-amerykańskie szlagiery, tak? Gdzieś śpiewane potajemnie, tak? Bo to nie można było oficjalnie. A okazało się, że ta Ameryka, ten sen amerykański zobaczyłem na żywo, jak on wygląda. I cieszę się, że doczekałem tego czasu, że to nie jest już tylko ta Ameryka wyśniona jakaś dla tych polskich imigrantów, ale ona jest realna, tak? Że jest możliwość realnej współpracy powrotów do Polski, nie tylko w jedną stronę wyjazdy, jak kiedyś były. Dzięki po pierwsze temu, że mamy internet, tak? Że mamy linie lotnicze, a również dzięki temu, że jest ta współpraca transatlantycka realna, tak? Bo to jest sojusz wojskowy, gospodarczy i kulturalna wymiana między Polską a Ameryką istnieje cały czas w tej chwili. Praca urzędnika, dyplomaty, no to praca bywania w różnych miejscach. No pan bywał wcześniej przed Chicago też w innych miejscach, ale nie kręci się łezka wokół? Patrząc na koniec tej drogi, tutaj przygody w Chicago? Oczywiście widzę tych ludzi, wspaniałych ludzi, którzy się zżyłem, tak bym powiedział, z wieloma środowiskami. Wiem, że wiele rzeczy można tu jeszcze było zrobić. Nie wszystkie plany, które zamierzyłem, zostały zrealizowane. No trochę COVID przeszkodził, tak gdyby rok straty w pewnym sensie. Natomiast no, myślę, no, że wyjeżdżam stąd z poczuciem tej misji spełnionej, tak? Że zrobiłem to, co było możliwe. Natomiast zostawiam trochę dobrego, może... No nie jestem człowiekiem idealnym, a każdy nie jest idealny, natomiast starałem się zrobić to, co możliwe, żeby ta polskość tutaj istniała, żeby pokazać tą współczesną Polskę również. No, i Polakom i Amerykanom też, bo chciałem powiedzieć, że również w ramach konsula do spraw polityki jestem również konsulem do spraw dyplomacji publicznej, więc te spotkania również środowiska stricte amerykańskich dla mnie są budujące, których będę zawsze pamiętał. Na tyle, na ile może nam powiedzieć. Co dalej? Jak ta droga będzie wyglądała? Praca w Polsce? Wracam do Polski, a co? To co Bóg da, tak? Że tak bym to powiedział. W obstawieniu, panie Piotrze, panie konsulu, wszystkiego dobrego i do zobaczenia pewnie gdzieś. Świat jest mały. Także również chciałem w tą drogę, jeśli jest taka możliwość, podziękować wszystkim radiosłuchaczom, telewizom, internautom za te 4 lata współpracy. To były wspaniałe dni, uważam, dla mnie i też widzę, że wspaniałych mnóstwo wydarzeń, które się dzieliły, no też były i tragiczne, też były i smutne wydarzenia z pożegnaniem przed weteranów, tak, jak różnymi klęskami, które spotykały poszczególne osoby tutaj, nasi obywatele. Natomiast generalnie myśl jest taka, że warto było i chciałem podziękować wszystkim jeszcze raz i zapraszam do kraju, do starego kraju nad Wisłą. Na dożynkach obecna była również skarbnik powiatu Kuk Maria Papas. Podczas festynu zorganizowane było stoisko, przy którym każdy mógł sprawdzić stan swoich podatków. Polonia bawiła się do późnych godzin wieczornych. Były atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Była msza święta, występy artystyczne, przemówienia gości, loteria z nagrodami, gry i zabawy dla dzieci. Nie zabrakło smacznych domowych dań, a na zakończenie radosnej muzyki i tańców.